Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Europa Wschodnia miała socjalizm państwowy, a teraz Ameryka Zachodnia ma kapitalizm państwowy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, państwowy kapitalizm i państwowy socjalizm, dziwacznie to brzmi, tak? No to były wszystkie braki ciągle w państwowym socjalizmie, no to brakowało papieru toaletowego, jedzenia, suszarek, no czegokolwiek nie było, no to było produkowane w państwowych zakładach. No i teraz jest kapitalizm amerykański, zaczyna być państwowy. No, wszystko, co państwo powie, co rząd powie, platformą społecznościowym, no to platformy robią, uniwersytety, koledże, no to w zasadzie są prywatne, ale zostały upaństwowione. Trzeba płacić jak za prywatne, a nauczają jak Moskwa komunistycznie i tak dalej, i tak dalej. No teraz dołączyło się, wielki biznes samochodowy się do tego dołączył, także mamy wielki rząd i wielkie biznesy po prostu dogadały się razem, ramię w ramię idą w kierunku komunizmu. No, 90% ludzi w związkach zawodowych w Ameryce to jest właśnie budżetówka, także oni zawsze, to są socjaliści, zawsze głosują. No i teraz wszystkie te firmy, które są subsydiowane z pieniędzy podatnika, czyli te dzisiejszego niewolnika. Cyrk teraz ostatnio był taki, że ogłoszenie, no była taka reklamę robią, takie polityczne ogłoszenie pomiędzy administracją Bidena, komunistyczną administracją Bidena, no i wszystkimi tymi firmami samochodowymi. Dlaczego to robią? No robią to po to, żeby złapać subsydiowanie, żeby złapać pieniądze, no i żeby podnieść ceny tego użytkownika, tego kierowcy, który będzie musiał kupować te samochody. Biały Dom widział ten reklamę tych elektrycznych samochodów, no i to była taka wspólna praca pomiędzy fabrykami, kompaniami samochodowymi, pomiędzy członkami związków zawodowych, którzy produkują samochody, kalifornijski gubernator Newsom, no i z tych kompanii, no to był Ford, General Motors i Stellantis. No Stellantis nie brzmi tak normalnie, no ale to jest po prostu, to jest Fiat Chrysler, także, że Fiat i Chrysler, oni się kupowali nawzajem, Chryslera już za bardzo nie ma. Dzisiaj jest Stellantis. No nie wiadomo, dlaczego wybrali taką nazwę, ale taka nazwa jest. No i oni oświadczyli, że mają takie wspólne aspiracje, żeby w 2030 roku od 40 do 50% samochodów to były samochody elektryczne. No na dzień dzisiejszy w Ameryce sprzedaje się tylko 3%, czyli 3 na 100 samochodów jest elektryczne, sprzedaje się 2021, a za 9 lat już ma być 40-50 samochodów na 100, które mają być elektryczne. No to jest dramatyczny zwrot, można powiedzieć, plany o zmiana amerykańskiego rynku. No i jak to może być osiągnięte? No tylko może być osiągnięte sztucznie, siłowo i państwowo. Potrzeba, oni, administracja Bidena na siłę chce elektryfikować wszystkie autostrady, wszystkie ładowania. No energii w tym wszystkim, no to nie ma. Jak się popatrzy na to wszystko, no to jednak energii zabraknie. No ale muszą być zachęty, też muszą być zachęty finansowe rządu, no i będą zachęty rządu, no ale kto płaci te wszystkie subsydiowania samochodów, no to są opłacane przez podatników innych
Także to jest przelewanie z próżnego w puste albo z pełnego, które jest wypełnione przez innych, a pobierane przez innych te stacje do ładowania, akumulatory same w sobie. No to jest potężna sprawa. Litium tego, wszystkie te kraje afrykańskie, Chiny i tak dalej, no to są eksploatowane aż do końca. No ale to jest wielka robota i to wszystko będzie za pieniądze podatnika. Do tego dołączyły się inne firmy samochodowe, BMW, Ford, Honda, Volkswagen i Volvo. No to oni żądali, czy tam sugerowali, żeby to była ostra taka akcja od partnerów z rządu federalnego. No, od kiedy to kapitalizm i firmy prywatne myślą, że politycy no to są partnerzy. Pięć firm samochodowych, no to oni umowę ustanowili z Kalifornią, no bo Kalifornia od lat 20-30 oni wymusili na tym, żeby mają najbardziej restrykcyjne przepisy na temat bezpieczeństwa i czystości tych spalin. Całe pozostałe 49 stanów mają troszeczkę lżejsze. Trump, no i samochody muszą być w zasadzie, prawie że są produkowane na dwie linie, dla Kalifornii i dla nie Kalifornii. No te samochody są drożej sprzedawane, ale też są droższe do wyprodukowania. I fabrykom czy tam firmom samochodowym nie bardzo się opłaca taka dwuliniowość. No ale jeżeli ludzie nie mają pieniędzy w pozostałych 49 stanach, no to kupują niekalifornijskie standardy. Trump to cofnął. No a teraz Biden wrócił z powrotem. Oni, administracja Bidena, no to chce, żeby w 2023 roku, żeby samochód przejechał 52 mile z galona. No 52 mile z galona, no to jest mniej więcej 80 parę kilometrów na 3,6 litra, no czyli to jest powiedzmy 4,5 litra na setkę, coś takiego. Czy to można osiągnąć? No można osiągnąć, tyle tylko, że jak te wszystkie standardy nie mówią ile pali na setkę, na kilogram powiedzmy, no jeżeli się nie powie na wagę, no to jest idiotyzm, ta cała statystyka, ile pali na setkę bez zwracania uwagi na wagę, czyli na tą energię zużytą. Jak oni to uzyskują? No oni uzyskują, że sprzedają część samochodów spalinowych, a część samochodów elektrycznych. No i to się sumaryzuje, no bo samochód elektryczny niby nie spala benzyny. Oczywiście, żeby wyprodukować baterie, akumulatory, oczywiście, żeby wyprodukować te kilowatogodziny, no to też jest jakaś energia, no ale wśród tych kretynów oni nie liczą tego w ten sposób, po prostu uznają, że samochód elektryczny spala zero benzyny, no i firmy samochodowe dostają kredyty. Trump trochę to zmienił, jak wspomniałem. Biden wrócił z powrotem. Jak te firmy samochodowe mogą to osiągnąć? No one mogą tylko osiągnąć przez produkowanie więcej samochodów elektrycznych. No i całe to jest silne lobby, bo oni chcą subsydiowanie. Subsydiowanie po prostu wymaga tego, żeby jeżeli oni, ich opinia jest taka, że rząd nam każe produkować samochody elektryczne, żeby było lepsze spalanie, no to jeżeli rząd każe nam produkować, no to ludzie muszą kupować, a żeby ludzie chcieli kupować, no to ludzie muszą mieć jakieś zachęty. W Kalifornii na dzień dzisiejszy, no to tam ci, którzy kupują samochody, dostają mniej więcej 10 tysięcy z opłat podatnika, tak? Wielki problem
wielki, największy, jeden z największych problemów dla tych samochodów elektrycznych, no to praktycznie to jest to dla ludzi, którzy mieszkają poza miastem. No jeżeli ktoś mieszka w mieście i jeździ tam 5, 10, 15 kilometrów tą i z powrotem, czy 15 mil, no to jest inna sprawa. No ale ci, którzy mieszkają dalej, no to jest już co innego. Taniej jest utrzymać samochód elektryczny, no ale tylko do momentu, kiedy te akumulatory, kiedy te baterie się nie rozpierniczą, bo cały taki zestaw tych baterii, tych akumulatorów, no to jest wydatek 10-15 tysięcy dolarów, no i wtedy zaczyna być problem, także to jest dużo więcej niż samochody na benzynę. Ale jeżeli ludzie chcą jechać 200, 300, 400 kilometrów, no to muszą się zatrzymywać. No i takie te super szybkie ładowanie, to też za bardzo nie ma synchronizacji, nie ma standardu. Tesla zaczęła budować, ludzie robią różne takie adaptory, no ale później są problemy z opłatami, z aplikacjami i tak dalej, i tak dalej. Nie ma standardu. Na dzień dzisiejszy, no to firmy samochodowe, to one tracą pieniądze na tych samochodach elektrycznych, no ale odbijają sobie na samochodach spalinowych, benzynowych, szczególnie te półciężarówki i te sportowe samochody, które ciągle są sprzedawane i ciągle są popularne. Wszystkie kompanie samochodowe, no one liczą, że samochody elektryczne będą coraz taniej, no bo cała ta skala produkcyjna, no to się jakoś zmieni i poprawi, ale oni błagają o subsydiowanie sprzedaży, błagają, żeby w sumie o nich też rząd zabija konkurencję, tak? Rząd zabija konkurencję, tak? Także oni wszyscy się chcą dogadywać, żeby wszyscy dostawali te pieniądze. No ale ceny dla klientów zawsze będą podnoszone. Także wielki rząd i wielki biznes, jedyne co robią, no to spada na tego normalnego Kowalskiego czy Schmidta. Firmy samochodowe mówią i rząd i wszyscy środowiskowi mówią, że to jest przyszłość, tak? No może jest przyszłość, no ale jeżeli to jest przyszłość, no to dlaczego jest to subsydiowanie, tak? Dlaczego to jest takie przyspieszone, dlaczego to nie może być rynek kapitalistyczny? No nie jest, no bo to jest kapitalizm państwowy, w ten sposób jest to osiągane. Tak, Amerykanie jako obywatele, jako ludzie, jako użytkownicy zaczynają nienawidzieć wielkiego biznesu, zaczynają widzieć ten wielki biznes jak po prostu bandziory, które robią wszystko łącznie z komunistycznym rządem, żeby mieć dobrze dla siebie, także to jest taki korporacyjny komunizm, czyli państwowy kapitalizm, no trudno to nazwać, to jest współpraca dobra pomiędzy nimi, no ale dla normalnego użytkownika, no to nie jest to najlepsze, no różnych tych komunistów firmy korporacyjne wciągają do swojej rady dyrektorów. No i wygląda na to, że te firmy samochodowe również będą wciągały komunistów do swoich rad dyrektorów. Także to już nie jest dużo inaczej niż w Chinach komunistycznych. Tam po prostu rząd dyryguje wszystkimi dyrektorami tych firm superpaństwowych, które niby udają, że są prywatne. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku.
przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie czy w Ameryce, czy w Polsce. Nie dajcie się zwieść. 2022 w Ameryce są wybory międzyprezydenckie. Trzeba głosować, wygonić wszystkich tych oszołomów. 2024 będą wybory prezydenckie, też trzeba zacząć głosować na normalnych. Przekaz dla socjalistów, którzy głosowali na Bidena. Popatrzcie, co się dzieje. Patrzcie się na ceny benzyny, patrzcie się na swoje podatki. Patrzcie się, co się dzieje na południowej granicy. Patrzcie się, co się dzieje z tymi maseczkami. To jest obłęd. To jest po prostu obłęd lewactwa amerykańskiego. Zdrowia dla normalnych.